Cześć, to jest pięciominutówka, czyli taki krótki film. Dużo tych filmów krąży w sieci, więc dla kogoś, kto może dzisiaj pierwszy raz tutaj wpadł, to wyjaśniam o co chodzi. Nastawiam na zegarek na pięć minut i staram się powiedzieć coś zachęcającego i inspirującego na podstawie Ewangelii. Dość często przywykliśmy do tego, że niestety, że religia kojarzy się z czymś smutnym. Obciążającym, ponurym, a to jest chrześcijaństwo, jest najbardziej entuzjastyczną, radosną rzeczą, jaką potrafimy sobie wyobrazić, jaką ja potrafię sobie wyobrazić, i dlatego staram się w 5 minut powiedzieć coś zachęcającego, inspirującego. Czytałem Ewangelię Mateusza i w 17 rozdziale tam pojawia się fragment, który dał mi do myślenia i tak mocno się nad nim zastanawiałem, dlatego to są krótkie, tylko krótkie dwa wersety, dwie linijki tekstu, w których właśnie dowiadujemy się, że gdy zebrali się w Galilei, Jezus skierował do nich, czyli do uczniów takie słowa. Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzi. Zabiją go, lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. I potem jest opisana reakcja ich i zasmuścili się bardzo. I zasmucili się bardzo. Yy, I teraz zastanawiam się, no wiecie, Jezus z jednej strony im powiedział coś smutnego, że go zabiją, a potem coś tak radosnego i tak niesamowitego, że nie da się sobie tego wyobrazić. Ale oni nie mówią, wow, Jezus, zmartwychwstaniesz. Nie, to wtedy rzeczywiście to zamknie usta wszystkim Twoim przeciwnikom. Nie, no jak zmartwychwstaniesz, to wtedy już wszyscy będą musieli w Ciebie uwierzyć. Prawda? Oni mogli powiedzieć, wow, no nie, no śmierć, to rzeczywiście smutno, no przykro, że to, ta droga może do zmartwychwstania nie jest usłana różami, ale zmartwychwstanie, to nie. Słyszamy, że ten komunikat, wiecie, nie miał nic z radości zmartwychwstania w uczniach. I dlatego, i teraz właśnie do czego zmierzam? Dlatego, że ten ich smutek wynika z niezrozumienia tego, co powiedział Jezus. I nawet nie chcę ich obwiniać, i nie chcę powiedzieć, że to wynika z niewiary, że oni nie wierzyli w zmartwychwstanie, bo myślę, że do czasu zmartwychwstania nikt nie mógł w to uwierzyć, co to oznacza, co to tak naprawdę, z czym się to je. Natomiast zobaczcie, dzisiaj Kościół nie jest smutny, chociaż nadal wierzy dokładnie w to, co powiedział Jezus. Syn człowieczy został wydany w ręce ludzi, zabili go, a on trzeciego z dnia zmartwychwstał. Ale my nie spotykamy się w niedzielę po to, żeby płakać nad śmiercią Jezusa, ale w każdą niedzielę wspominamy jego zmartwychwstanie i się tym cieszymy. Dlaczego więc uczniowie smucili się bardzo? No, właśnie, bo oni nie rozumieli, co te słowa oznaczają. I myślę, że z tego wynika taka bardzo ogólna zasada, że w naszym duchowym życiu smutek bardzo często wynika z niezrozumienia tego, co się dzieje. I to nawet nie wynika z niewiedzy, ale z niezrozumienia, bo oni wiedzieli, to właśnie się dowiedzieli: Jezus umrze zabi i zmartwychwstanie, ale nie rozumieli, co to oznacza. Więc sama wiedza to za mało zrozumienie tego, co to oznacza, dopiero zamieniło Kościołowi smutek w radość, bo tutaj uczniowie się smucili, a, a dzisiaj się cieszą. Dokładnie z tych samych faktów. Jezus umarł i zmartwychwstał, i z tego się cieszymy. I nie spotykamy się w niedzielę, żeby celebrować jakiś smutek, ale właśnie, żeby świętować radość. I myślę, że wiecie, w naszych mikrokosmosach, w wielu naszych codziennych sprawach, również tak jest, że wiele rzeczy. Wiemy i mamy na to werset. Mimo to jesteśmy smutni, właśnie dlatego, że nie do końca rozumiemy, co to oznacza. Wiele sytuacji w naszych życiu do końca nie rozumiemy. Natomiast zrozumienie, zrozumienie tego, co, co tak naprawdę Pan Bóg do nas przez to mówi. Zrozumienie, co tak naprawdę to oznacza, zamienia smutek w radość, tak jak uczniowie, kiedy zrozumieli dopiero to, co Jezus im powiedział, to ten ich smutek ze śmierci zamienił się w radość zmartwychwstania. I ten sam zestaw kilku faktów: Jezus musiał być wydany, zabili go, trzeciego dnia zmartwychwstał. Dla nas od 2000 lat jest najradośniejszą wieścią, ale kiedy pierwszy raz uczniowie Jezusa o tym usłyszeli, to Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 23 werset, czytamy, zasmucili się bardzo. Kochani, życzę nam zrozumienia. Kiedy nieraz wiecie, i teraz jeszcze może bardzo praktyczne zdanie, nawet jeśli przedłużę lekko te pięć minut, to warto to powiedzieć, bo może powiedzieć: No, okej, okay, jestem smutny, i co z tego? Ale może na niektóre wydarzenia w naszym życiu one się po prostu dzieją, my reagujemy na smutne smutkiem, na, radość, radość, na radosne radością, ale może mało nieraz poświęcamy czasu na to, żeby zrozumieć sytuację, w której się znajdujemy, bo kiedy zrozumielibyśmy ją, to być może smutek zamieniłby się w radość. Więc czasami może warto się zatrzymać i nad rzeczami, które powodują w naszym sercu smutek, które nas obciążają, warto się zastanowić, zatrzymać. I może powinna temu towarzyszyć modlitwa. Panie Boże, pomóż mi zrozumieć. Pomóż mi zrozumieć tę sytuację, zobaczyć tę sytuację Twoimi oczyma. Bo kiedy przychodzi zrozumienie, to bardzo często smutek zamienia się w radość. Nieraz nie dajemy sobie czasu, żeby zrozumieć, i niezrozumienie powoduje w nas smutek. Miejcie dobry dzień, udostępnijcie to dalej, jeżeli uważacie, że komuś może się przydać. Dzięki też za wszystkie lajki, udostępnienia. Proszę subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo w ten sposób ten kanał się rozwija. Dzięki, dobrego dnia.